widzowie. Jakie ja miałem plany. Dzisiaj, mówię, zdobywam świat. Wstaję i świat zdobywam. Wczoraj miałem bardzo kreatywne myślenie w nocy, bo wymyśliłem coś pięknego. Coś, co najprawdopodobniej zmieni moje życie. Ja to powiedziałem, ja to zrobiłem, ja to przygotowałem. No i to się dzieje gdzieś tam w tle. Robiłem to do 4:07 w nocy, bo ja w nocy jestem dużo bardziej kreatywny. Taki ze mnie człowiek. Nocny Marek. Tryb dobowy mam po prostu przestawiony od wielu lat, po prostu siedzę do nocy. Kiedyś do 9 rano, dzisiaj do tak 4:05. Jest tendencja spadkowa, może kiedyś się położę normalnie spać. No miałem podbić świat, miał być zdrad. W Rimworda chciałem sobie pograć, w FIFA miałem grać. Mówię, pojadę jeszcze do biura przy Monday, coś porobię przy One Night'cie, bo fajne aktualizacje idą. Tam jeszcze ten TapTube powstaje w tle. No i co? I gówno, i spałem 2 godziny, bo mnie gość z gazowni obudził i ja też tak czasami mam, że jakby mam taki delikatny sen. Jak już się wybudzę, to już nie mogę zasnąć, chociaż jestem cały dzień zmęczony. No i dzisiaj Maciej Samu po 2 godzinach snu, wczoraj spałem 4. No i witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak co czwartek idziemy po bańkę. Zrobiłem sobie czaju w kubku. Duży kubek, ale dużo wody, dużo picia. Nawadniajcie się, żeby płynęła jakaś motywacja, jakaś dobroć i jakaś fajna informacja, to wam każe się nawadniać. Bo wszyscy mówią, że o, tylko skrzynki otwierasz. Niekoniecznie. Robię dużo rzeczy na zapleczu. Kurwa, musicie mi dać chwilę, no bo robię biuro. Robię biuro, robię studio. I no jakoś muszę się utrzymać, na gier nie chcecie oglądać, no gry robię niby na i samo plusa, no ale tam są wyświetlenia jakie są, więc jak mam robić większe rzeczy, musicie dać mi trochę czasu. Skodem i samu! 10% więcej przy doładowaniu i 2 lub więcej skrzynek na start, to wszystko zależy od ciebie, za ile wejdziesz i czy użyjesz kodu. Oczywiście nie namawiam, lat 18 jeśli masz, zapraszam do gry, jeśli nie masz, spierdalaj, poszedł w chuj. Bo zaraz znowu ktoś kurwa o mnie nagra film, i będzie mi, kurwa, wkładał dziecko do brzucha, że Kasprzyk się podobno słabo rucha. Gówno prawda, kurwa! Ze 2 dziewczyny mówiły, że było okej. Okay. Przejdźmy do skrzynek. No i kurwa, jestem, nie? I jest fajnie, i to my. Witam. O, i chciałem wam coś pokazać w ogóle, czekaj. Spójrz mi w oczy. Jeszcze jak ja dzisiaj wyglądam. No patrz. No i chuj, no i cześć. Chciałem się pochwalić giveawayami, a żeście wszystkie wystrzelali. No dobra, no dobra, bo mamy giveawaye i teraz te giveawaye zamieniły się w rozdania. Rozdania wyglądają tak, że jak dobudowujesz z kodem i samu, z instant możesz dostać jakiegoś skina. No i kurwa, takie zostały. Dołożę kilka. Ja je tam cały czas uzupełniam na bieżąco. Macie grupę degeneratów, więc jeśli chcesz jakiegoś skina sobie jako pierwszy wyłapać, to się odzywaj, kurwa, no chcę, znaczy to wpadaj na grupę i tam je masz. Tutaj sobie pomyślę, jak wam to zrobić, tu niech będzie 50, tu 8, tu 15, tu kurwa 77, tu 25, tu 8, a tu kurwa 11. Tak wymyśliłem i jeśli użyjesz kodu i za tyle sobie doładujesz, to sobie to dostaniesz. No pogadałem se i chuj, tak nikt tego nie zobaczy, bo odcinek zrobił 40 tysięcy lajków, ale co sobie pogadałem, to moje, kurwa, jesteśmy na 5. minucie, ani skrzynki nie otworzę, ale spokojnie, mam 15 minut witchów, które będziemy otwierać, w moment będę, kurwa, czarował. Naduszę tak i sobie zrobię tak. O, i zrobię tak. Dobra. Można otworzyć sobie Joker, oczywiście wszyscy o tym wiemy. Otworzymy ją za 5 koła i dostajemy 5300. Jestem zaskoczony mile, więc sprzedaję te skiny tańsze, a tego chyba sobie wypłacę ostatnio, sorry, beczkę wypłaciłem. O, mam kurwa skiny. Widzieliście co ja mam na profilu, kochani. Se zobaczcie, bo niedługo będę sprzedawał. Czemu sprzedaję? Bo mogę. Tak sobie wymyśliłem. Ale kurwa dała. Dobra. 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 Podobasz mi się. Daj jeszcze raz. Teraz nie da się. Ale może w trybie Jokera. Za 20 koła nam da.
jedno dotknięcie Midasa. Midas 34. Kurwa i chuj. No i co? No i co mi kurwa zrobisz? Gówno. 34 koła. I to jest piękne to, że na tych skrzynkach mi oddaje. A na batlach kurwa nigdy. Ale otworzyłem jeszcze raz. 24 koła, a kosztowałaś? 19. Jeszcze raz. 42 koła. Cud. Cud nad Wisłą. Więc lecimy. Jak daje, lecimy. 44 koła. Cud nad Wisłą. O co chodzi w trybie Joker? Na każdego skina masz takie same szanse. Otwieram kolejną. 26 znowu do przodu. Kolejną. Na zero. Kolejną. W pizdę. Kolejną. W pizdę. Kolejną. W pizdę. Kolejną. Do przodu 1000. Kolejną. Strasznie w pizdę. Kolejną. Do przodu. Kolejną. Do przodu. Kolejną. W pizdę. Kolejną. W pizdę. Kolejną. Do przodu. Kolejną. Kurwa, do przodu. Ty, jak tak daje? To ja bym sobie jeszcze otworzył. Ja bym sobie jeszcze otworzył. Więc co robimy? No. I idziemy. Na dwa razy się sprzedaje, bo tu ona się odświeża, jakby co, żeby... Kurwa, sprawdzę, bo ostatnio strona mi się nie odświeżyła i ludzie... Kurwa, i co kurwa? I gówno, kurwa! I gówno, i chuj do dupy, i ten... I kamieni kupę, i weź se pod pachę dywan, i idź se tam, o... Sprzedaj. No, i co? Kurwa, czujcie to, że to kosztuje 11 koła? 11 jebanych tysięcy kosztuje... Negev Mochochito, kurwa? No to chcę, no czekam, kurwa, Luju. Zrób to, bo to będzie trzeba czekać. W tym czasie napijmy się. Dobra, kurwa, no 800, jest petarda w chuj, nie? Jest petarda w chuj. Co my otwierali? Tom. No nie, no na Jokerze dawała w cholerę. Jestem zdania, że jak daje, to jeszcze bym popróbował troszkę. No znowu zabrała. Zabrała. Kurwa, oddała. 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 Ole zabrała, najgorzej jak mogła. 14 koła. Ale teraz oddała 6. Zabrała 500. Zabrała 10 koła. Bardzo ładnie oddała. Zabrała 3 koła. Oddała 10. Oddała 3 koła. Zabrała 2 koła. Zabrała 6 koła. Oddała 1,5 koła. Oddała 2 koła. Zabrała 13 koła. Na 0. Kurwa 700 zł. 17 koła oddała. 6 koła oddała. 22 koła, czyli dwójka do przodu. 8 koła zabrała. 14 tysięcy zabrała. Na 0. 7 koła do przodu. 10 koła zabrała. 10 koła zabrała. 13 koła zabrała. 16 koła zabrała. 14 koła oddała. 4 koła zabrała. 14 koła zabrała. 9 koła zabrała. Koła do przodu dała. 6 koła zabrała. Dobra. Ile teraz mam? Ok, czyli zabrała teraz 14 tysięcy. No ale ja jeszcze... Kurwa... Nie wiem, no. Jeszcze sobie otworzę. 2 koła zabrała. 8 koła zabrała. 1100 zabrała. 16 tysięcy zabrała. 10 tysięcy zabrała. Znowu zabrała. Oddała, ale i tak w pizdę.
bardzo ładnie oddała. Teraz już jesteśmy na zero. 7 koła zabrała. 12 koła zabrała. No jest kurwa skrzynia wysokiego ryzyka, nie? O mój Boże, 16 koła zabrała. 12 koła zabrała. Oddała kurwa 12 koła. Ej, szczerze, chyba najlepsza skrzynia, jaka tu była na stronie. Zabrała 14 tysięcy. Ej, no na początku dawała tak, że myślałem, że bańkę zrobię na skrzynce. 5 koła. 3 koła zabrała. 8, dobra, chyba przestało. No, chyba się jej odechciało oddawać. Chyba jej się odechciało oddawać, widzowie, bo saldo mi spierdala. No, saldo mi spierdala, a... Domek się sam nie wybuduje, o nie! O nie! O nie, nie! Dobra, no to jak ona tak zabrała, to pójdźmy do Nitra. Znaczy nie, no kurwa, źle nie było, oddała, zabrała. Nitro za 10 koła, to jest pizdu droga skrzynka. I od razu czwórkę nam zabrał. Kurwa, mogłem wyjść od razu. Nitro na 27 koła też nie oddał, dajmy mu jeszcze jedną szansę. Znowu nie oddał Nitro i jeszcze raz. Panie Nitro, czekaj, 20. Będzie do przodu, bo jest minimalware AWP. Ja w ogóle zrobię tu rozdanie AWP Dragon Lore, ale już niedługo. Otwieram kolejną, no i kurwa, na jeden raz no to na zero wyszliśmy. Sprawdźmy to, jeszcze co posprzedaję. No w plecy. W plecy, widzowie. Po Dragon Lore trzeba było wyjść. Czyli wychodzimy teraz, jak da bardzo dobrze dwie skrzynki, spierdolamy. Od razu ją robię w Jokerze. 12 koła, nie pamiętam ile kochanie kosztowałeś, 13. Otwieram jeszcze raz. Niedobrze. 20 koła, piękny drop i ja już wypierdam. Ja już wypierdam, bez... Kurwa, nie jest dobrze. Jeszcze raz ją trzeba otworzyć. 13 koła, 4 koła i źle zrobiłem, że tu wróciłem. 7 koła, najgorzej. I taki profit. Dobra, kurwa, że mnie wkurwiasz, nie? 17 koła, to już nic z niej nie wyciągnę. Nic z niej nie wyciągnę, idę do Witcha. Idę do Witcha, no przecież ona oddawała, to może teraz się odda. Najlepsza skrzynka, przysięgam. To jest, dla mnie to jest najlepsza skrzynka. Teraz akurat słabo dała. I teraz też. 26 oddała, mało. Klocek do przodu. Dwa klocki do przodu. Trzy klocki do przodu. Dla mnie najlepsza skrzynka. Ale no coś takiego spadnie i zeruje kurwa cały profit, nie? Jeszcze z dwa razy ją sobie otworzę. No początek. Ale 20 koła. A i w ogóle też tam widziałem, że ktoś mówił do mnie. Gość otwiera skrzynkę za 20 koła, jakby nic nie robił. Jakbym ci pokazał. A ludzie na Discordzie co byli, to widzieli. Mój obrót na pewnej stronie. W dolarach. To byś powiedział, dobra, dobra, się nawet nie dziwię. Spytaj się streamerów, spytaj się youtuberów, tu z okolic Poznania, albo tych, co mnie znają. Kto jest, kurwa, król of gambling? Kto? Kto? No przecież jak my się spotykamy, no widzowie, poszliśmy na ruletę, to widzowie do mnie mówią, że jestem jebnięty. Z tyłu stali widzowie, że jestem jebnięty. Za chwilę on rzuca na numer. Mówię, kurwa, ja bym wam kiedyś chętnie pokazał, jak to wygląda, nie? Bo to jest basic, softcik. A kocham to, ale to jest softcik. Nie kocham inną rzecz, no ale no nie można, no. W ogóle zaczynam się z tą skrzynką kłócić, bo ona oddawała takie kwoty, a teraz nie robi wciula. Ale szczerze, i tak zasłużyła na miniaturkę. Pięknie, parę razy oddało. Dobra, nie kombinujmy, zaraz przepierdolę się. No, zobaczmy ile mam. Sprzedam sobie. No zabrała chyba teraz. No zabrała. Ale spokojnie. Ja pójdę se w bitwę. I zrobię sobie szare. Można je... No nie można je jokerować. Zobaczcie mój internet. Zobaczcie jak się kurwa wczytuje. Gówno. 25 tych i 20 nitrusiów. Albo 25 nitrusiów.
Mamy 50 skrzyń, 75 koła na czterech. I zróbmy to kurwa. Nie, zróbmy to szare. Znaczy, a w zespołach nie można szare, tylko zróbmy underdoga, myślałem. Zróbmy prywatną, stwórzmy ją. I wybierz sobie losowe boty. Tak, jestem tu botem, Nitro też jest botem. Jakby ludzie kupują od nas wizerunek. Zdarza się, biorą od nas wizerunek, no i w tym trybie my dzisiaj zrobimy jeden normalny, jeden szary. Chodzi o to, żeby każdy z nas zdobył jak najwięcej siana. I mam nadzieję, że każdy z nas zdobędzie jak najwięcej siana. A właśnie, a jeśli byś chciał sobie sprzedać jakiegoś skina, Skin Cantor, z kodem Isamu, zawsze oddaję. W ogóle ogólnie używajcie kodu Isamu wszędzie, bo on zawsze wam coś da. On zawsze wam coś da, on zawsze wam czymś tam posypie, czegoś będzie więcej i tak dalej, i tak dalej. O co chodzi dokładnie w tym trybie, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Skrzynka kosztuje 1000, czyli jedno otwarcie kosztuje 4000. To najlepiej jakby co otwarcie było więcej niż 4000, na przykład 4100, to wtedy jest profit. Bo my się tym zyskiem, który uzbieramy na końcu, musimy podzielić. I mój wkład w tą bitwę to jest 75 koła. Czyli taki kurwa Ford Focus ST. Tutaj. No i teraz tak. Ta skrzynka na razie nie daje. No bo mamy 11 otwarć. Czyli wydane 11 tysięcy. I powinniśmy mieć minimum po 11 tysięcy na łeb. A nikt nawet nie dobija. No bo trzeba brać też pod uwagę, że można przegrać. Gdzie my nie lubimy przegrywać. Więc zróbmy wszystko. Pomódlmy się do Gabena. Aby nam tutaj, no co, no posypało lepiej. Sorry, że dzisiaj jestem taki jakiś, widzicie, mętny. Jakiś kurwa w ogóle, patrzcie mi to. Patrz to, patrz to. Patrz to, to mi tu powychodziło. Co to jest? Co jest kurwa ze mną się dzieje? Plecy, sraczka, ten, bóle brzucha, bóle dupy. A to akurat nie moje, tylko innych. Ale wiesz, bóle mięśniowe. Co jest kurwa ze mną? Czy się rozpadam? Do chuja pana? No. A to jeszcze mi wyszło, to jest jakieś... Głupio do ludzi wyjść. Ja się wstydzę do ludzi wyjść. Przysięgam. Dobrze, mam córkę barberkę. W ogóle czajcie, że ta mała Zuzia, ona już... Stara dupa, 16 lat, ona jest barberem. Kurwa, trzeba jej mieszkanie kupić. Dobra, już ma. Ale jeszcze nie dałem, ale 18 będzie grzeczna, dostaje mieszkanie, tak jak powiedziałem. Każde moje dziecko dostanie mieszkanie, bo jak dostanie mieszkanie, to ma jedno życie za darmo. No bo prawda jest taka, że całe życie się robi na własne cztery ściany. A ja z racji tego, że mi się udało, kurwa chcę, żeby moje dzieci miały łatwiejszy start. No bo ja się urodziłem i miałem tylko kieszenie. Tak o, miałem kieszenie. Tak jak większość z nas. Były puste, mi się, chwała Bogu, udało coś tam porobić. Nie mówię tylko na YouTubie, bo ja w miarę kreatywnie działam gdzieś tam dookoła. Jakieś coś tam budujemy, coś robimy, jakieś gry, fajnie idzie, software jakiś tam, ogólnie fajnie idzie. I pomimo kilku jakichś tam upadków na głupi ryj, bardzo ładnie nie zrydał, to jakoś sobie poradziłem, bo nie będę kłamał. Miałem kilka razy fikołka na ryj, że zamroziłem na przykład kapitał, który chciałem sobie reinwestować. Na przykład, kurwa, IEM, co COVID był, no to tam, kurwa, myślałem, że się popłaczę. Pamiętam, że wjebałem całą gotówę, co miałem w ciuchy, bo wtedy było boom na mnie mocne. I mówię, no dobra, no to zrobimy sklep stacjonarny. Jeszcze wtedy drużynę sportową miałem. Mówię, dobra, zróbmy ten sklep. I kurwa, COVID, lockdown, a ja cały magazyn po sufit zajebany. No i fajnie. Bo tak jakby, niektórzy nie rozumieją przekazów w moich filmie, bo rozumieją to, co chcą usłyszeć. Wtedy miałem środki zamrożone. No, jakby kurwa, dzięki wam udało się je odmrozić, bo pokupowaliście ciuszki, więc jeśli macie jakieś ciuszki na przykład, to jestem w stanie wam się zrewanżować lekko, bo dodajecie zdjęcie na Discordzie, na kanale Pompa Team, w ciuszkach, możesz sobie buzię zamazać, wyjebane, i jak dostaniesz kodzik na One Nighta i za dobre pieniądze. Czasami nawet są kody o równowartości ciucha. Więc drogi widzu, ja ci chętnie jeszcze za to, że masz ciuch, coś dorzucę. Więc wbijaj na Discorda Degeneratów, masz go na dole. Ja tam też często jestem. Głównie wieczorami, ale w dzień też idzie mnie złapać. Co do battli. Zostało nam 108, dobrze mówię? 8 sztuk. Żaden z nas nie dobił do 75 tysięcy. Czyli
gówno. Czyli słaba bitwa. I to jest bitwa taka, że w miarę spokojna człowiek na łeb nie dostaje. No bo tu się nie dostaje na łeb. Na łeb dostaniemy w kolejnej bitwie, którą zrobię. I planuję zrobić na 40 tysięcy, sobie zrobię taką bitwę. I zrobię ją w trybie underdoga, ale w parach. Zrobię ją w parach. Czemu? Ja bardzo dużo ryzykuję w życiu, nie? Ja głównie gram na ryzyku. Ja taki jestem, że tu zaryzykuję, tam zaryzykuję, tu się uda, tam się nie uda. To dziś spróbuję bez tego ryzyka. Spróbuję bez tego ryzyka, bo i tak jest przyjemnie. I tak jest przyjemnie, nie licząc tego, co teraz się stało, bo dostajemy grubo w pizdę 18 tysięcy w plecy. Zdarza się. Zdarza się, ale kurwa, jest szansa na odkutkę. W trybie underdog na 4 boty. Kurwa. Robimy tak. 20 nitrów. Gdzie on jest? 20 pokerów. I chuj z tym. 10 win. 10 win. 96 koła. 96 koła. Dobra, jestem cetek, jestem terrorystą. Gram z losowym botem. I tu też są losowe boty. I sytuacja wygląda tak, że ja z tym losowym botem, z trollem, muszę mieć więcej siana niż ekipa przeciwna. Znaczy mniej, bo gramy underdoga. I wtedy wygrywamy pulę. No, a ja na dzień dobry, jak widzicie, zajebałem bajsy i zajebałem serpenta, ale no, mam nadzieję, że mnie podgonią, bo tam jeszcze spadł, widzę, Doppler. Tutaj też serpent, no troszkę bardziej obśrupany, ale spadł. Różnice są, nie są jakieś straszne, bo właśnie je podgonili i wyszliśmy na prowadzenie. Z botem trollem. Z botem trollem wyszliśmy na prowadzenie. 50 case'ów, w chuj. A w ogóle, widzowie, bo ja skiny rozdaję co odcinek. I to wystarczy komentować. Bardzo dużo osób zgarnia te skiny. Nie wszyscy akceptują, także tych skinów jest więcej. W tym odcinku planuję rozdać 3 plus 2 albo 3 z poprzedniego odcinka, bo nie zaakceptowaliście. A, albo macie prywatny ekwipunek. Jak ostatnio wybierałem osobę, to 2 razy pod rząd miałem osobę z prywatnym ekwipunkiem. Więc musicie to ogarnąć, żeby te ekwipunki były publiczne, bo no nie jestem w stanie wam tego skina zawsze wysłać, ale używając kodu, oczywiście nie namawiam, ale jak jesteś pełnoletni, to możesz, no bo zawsze jest czegoś więcej, to bierzesz udział w rozdaniach skinu. Tak o, tu masz wszystkie, które są, a na Discordzie je aktualizuję, więc u mnie no rzadko kiedy jest mniej niż 10 skinów. No naprawdę rzadko. Przez nockę, jak idę spać, to przez chwilkę może macie tych skinów ciut mniej. A tak to cały czas praktycznie jest ich od chuja. No i teraz jak widzicie, się kurwa na mnie powodzi, bo oni trafiali dużo lepsze skiny. Dużo lepsze skiny, znaczy dużo tańsze skiny. Ja trafiałem dużo droższe skiny. No i kurwa, z 6 koła brakuje na mnie do szczęścia. Nawet bym powiedział, że już 8 koła nam brakuje do szczęścia. No i by musieli nas jakoś podgonić. No poker by musiał dać mu jakiegoś drogiego skina. No ale daje kurwa mu tylko za 1800. Więc to nie jest drogi skin przy tej przewadze, która jest aktualnie. Dobra, spadł mu fade za 3200. To troszeczkę nas podgonili. 65, 6 koła. Arabeska, piękny strzał za 9 koła. To jest filet tested. Pasuje robota. My wygrywamy. No spadł mi lore. Więc będzie koło zera. Jesteśmy naprawdę blisko 200 zł różnicy, ale ja tym strzałem wychodzę na niechlubne prowadzenie, a tutaj lepiej nie być pierwszym, tu lepiej być ostatnim, żeby poszło mi jak najgorzej. No i kurwa, cały czas mu uciekam, nie? Już było fajnie, a już jestem 6 koła przed nim. Znowu trafił tańsze. No niesamowite.
Ostatnia bitwa, proszę daj. Zaczęło się tak pięknie. Leciało kurwa z tej skrzynki cały czas. Witch, 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 witch. I chuj. Zostało 18 skrzynek. Tu cały czas może coś spaść. 5 koła przewagi. Pięknie. Pięknie. Jesteśmy naprawdę blisko. Cudownie daj Factory New. Fire tested, ale i tak zajebiście. Jestem z przodu i bardzo miło, że do nich poleciało, ale dla nas spadło kurwa gówno. Pandora Box za 10 koła. No wygrywam, już nie wygrywam, wygrywam do poprzedniej battle. Różnica jest naprawdę niewielka. Choć teraz delikatnie się oddaliłem, bo mi spadł nóż, a mu spadły gówna. Teraz chyba. Jednak ja myślałem, że jego będą droższe. O jest. Najgorzej. Talonik. No ale ze spokojem, jeszcze mamy świnie, nie? Najdroższą skrzynię są świnie. Tu mu też spadło parę złotych. Jesteśmy cały czas obok siebie, to jest 1500 różnicy. Kurwa, mi spadł Prince, serio? Mu spadł też bardzo drogi nożyk, ale mi serio Prince. Jesteśmy na ostatniej prostej. I kurwa, mi doplery będą spadać. Na serio, na koniec będą mi doplery spadać. 6 sztuk. No spadnie mu coś, kurwa, drogiego. Jest, wychodzę na prowadzenie, niech tak zostanie. Bo to jest i tak dzielone, kochani, kurwa, to jest i tak dzielone. Niech tak zostanie. Niech mu w chuj coś drogiego spadnie. Kurwa, mi spadło. A za 1700, to nieźle. Patrzę na jego, patrzę na moje. Jego chyba droższe, a jednak nie. Różnica jest naprawdę niewielka, więc niech tu się nic nie odjebie. O mój kurwa Boże. Jak mu dało najgorsze skiny. Dwie skrzynie. No nie rób mi tego, kurwa, no nie rób mi. Daj mu coś drogiego w chuj. Kurwa, nie wiem. Ich jego? Ja pierdolę. No to się kurwa nie dzieje. I ja dostałem za 2 koła skina. To się nie dzieje, widzowie. I tak szczerze, gdyby to nie był odcinek, tak bez pierdolenia, to po otwieraniu tej skrzynki już bym wyszedł. Teraz zacznij lepiej mi dawać, kurwa. Teraz, kurwa, zacznij dawać. I więcej. No nie dajesz więcej. Tak masz dawać cały czas. 5 strzałów pod rząd drogich. No, kurwa, nie rób tak dla gita, no. Już taki początek. O, i tak, daj 3 razy tak. No, raz daj, a i to już miałem, kurwa, to co trafiłem, to zabra. Dawaj więcej. 3 strzały pod rząd takie? Już teraz 4. Ej, gdzie jest ten moment, że ona tak dawała? Gdyby była maszyna do cofania w czasie, to ja robię tak. Wchodzę do niej, zamykam się, cofam się do tego momentu, który był, robię jedną bitwę szarę i wychodzę. No bo mnie lekko poddenerwowała. 33, za mało. No, dasz 33, a potem zabiera wszystko. Znaczy, ja wiem, że tak jest skonstruowany świat, ale no kurwa. Parę razy musisz tak dać. Tak jak wtedy. Dawaj tak cały czas. I teraz było na zero akurat. No i chuj. To co dało, to zabrało. Mało, mało kurwa. Ciągle mi jest kurwa mało. 23 za mało. No daj tych holy 5 kurwa. No i 2, no też jest git. Pięknie, no i takie otwarcia miały być. No i cudownie, więcej nie otwieram, bo kurwa jedna akusia, chuj, jedna. No. Czasami warto się posłuchać. Dobra. Odbierz nagrody za poziom. Odbieramy wszystkie. No dzisiaj troszkę tych poziomów poszło, bo tych skrzynek udało się nam otworzyć. Za te poziomy są kosmiczne nagrody, widzowie. Kosmiczne nagrody. I do tego jeszcze macie skrzynię. Nie jestem pewien, czy nie doszła mi nowa skrzynia. Darmowa. Darmowa nowa skrzynia. Legend. I od 119 poziomu jest kolejna. Czyli doszła Legend. Nie mieliśmy jej. 600. 400.
chyba nie mogę tego dać. 90. 18 najgorzej. 11. Jeszcze platinium. No z platinium nawet nie wiedziałem, że wiedziałem, że nic ciekawego nie wpadnie. No i co? Diamentów od chuja. Marketplace. Hej. 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 Dam wam kiedyś. Ej. Zrobię rozdanie na 10 Crimson Webów. Survivali. Mam ich od chuja, nie? Kurwa. Cały czas je wypłacam. Na 10 sztuk. Na 10 sztuk. Zobaczcie to. Z samych punktów. Jak zejdą mi te giveawaye, się tak zdarzy, że większość zniknie, to spróbuję zrobić na 10. Taki jest plan, więc ja sobie zostawiam. Chciałem je sprzedać, ale ja sobie zostawiam. Gdzieś w pizdę, ale tutaj naładowałem bombę, więc niedługo, niedługo ten skin poleci do jednego z was. Piszcie White Lotus, 3 Meduza. Nara. Używajcie kodu. Ale nie musicie, ale możecie. W sumie opłaca się. Swoje skiny sprzedawaj na skincounter.com. Z kodem ISAMO dostaniesz 5% więcej przy sprzedaży.